Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj się zastanowimy, czy Mal jest bardziej niebezpieczny, czy Scarlet jest bardziej niebezpieczna, czy bardziej psychiczna, jak kto woli. Ogólnie patrząc na te dwie postacie, najpierw przybliżmy się Scarlet. Scarlet przez większość Wyspy Pakitew, jak już wcześniej tam mówiłem, w poprzednim tam nawet materiale, była sobą dosyć spokojną, dopiero w 10 odcinku Wyspy Pakitew jej odbiło, pokazała swoje prawdziwe oblicze, gdzie chciała zabić wszystkich uczestników, łącznie z prowadzącym na czele, czyli tutaj mam na myśli Chrisa. Chciała wszystkich, można powiedzieć, zabić i wysadzić wyspę dosłownie w powietrze i uciec z milionem dolców w ręce. Natomiast Mal jest oczywiście alternatywna osobowość Majka. I patrząc na to, jak Mike pod postacią Mala się zachowuje, mogę powiedzieć jedno. Mal jest bardziej popierdolony niż Scarlet. Z tego prostego powodu, ponieważ on jest przebiegły, manipulowaniem, ale umie sprawiać dobre wrażenie, potem to wykorzystuje w bardzo taki haniebny, taki chamski dosyć sposób. A także niejednokrotnie chciał zabić danego uczestnika w programie, między innymi Zoe czy nawet Camerona, więc tutaj mogę powiedzieć wprost, patrząc na taktykę Mala, patrząc na taktykę Scarlet, patrząc na to wszystko, uważam, że tutaj Mal jest bardziej taką niebezpieczną personą, bo tutaj Scarlet przez większość Wyspy Pakitew, patrząc na to, jak się zachowywała, była w miarę spokojna, dopiero jednym w tym konkretnym odcinku, gdzie chciała wszystkich zamordować i pozbyć się dosłownie wyspy z powierzchni ziemi. Mogę powiedzieć wprost, ona to dobrze ukrywała, dobrze grała i w pewnym stopniu nawet bardziej przebiegła niż Mal, ale Mal jest bardziej skuteczną personą, jeśli chodzi o takie likwidowanie danego uczestnika z programu. W sensie likwidowanie mam na myśli eliminację, nie zabijanie. Patrząc na to, Mal ma lepszą taktykę, jest bardziej przebiegły, ale ma niestety jedną wadę. Jest to tylko alternatywna osobowość Majka, nie? Natomiast Scarlet jest to cała postać, jej charakter i skrytość powoduje, że tutaj Scarlet ma dużą przewagę, bo dzięki temu, że jest skryta ze swoim charakterem, może to dosyć ciekawy sposób wykorzystać przeciwko takiemu Malowi i się go po prostu pozbyć. Natomiast Mal jest bardziej sprytny i wysportowany fizycznie, więc tutaj w kontekście od zadania, jakie ta dwójka miałaby wykonać, zależałoby kto by tutaj na przykład wygrał finał i przysłowiowe milion dolarów. No ale natomiast patrząc pod względem psychicznym, czy która postać jest bardziej niebezpieczna, która jest bardziej szkodliwa dla danego tam, można powiedzieć, uczestnika programu i tak dalej, jakbyśmy mieli jakiś tam konkretny skład uczestników, to mi się wydaje, że Scarlet jest bardziej niebezpieczna, ponieważ chciała wszystkich dosłownie zamordować, natomiast Mal był takim, że też niby miał przesłanki, że będzie mordował, ale można powiedzieć, że nikt nikomu aż takiej wielkiej krzywdy nie wyrządził. Całe kurde szczęście. Natomiast u Scarlet już mało brakowało, żeby takowy, no można powiedzieć, czyn wykonać. Patrząc na to, że sterowała, można powiedzieć, całą wyspą. Chciała praktycznie każdego, można powiedzieć, ukarać za to, że Chris nie chciał jej dać miliona dolarów dobrowolnie. Wygląda, patrząc też na to, jak ona się zachowywała w tym odcinku, w stosunku też do Maxa, to była po prostu czysta sadystość najczystszej postaci. To już był taki typowy sadyzm, którego no nie da się akceptować i moim zdaniem no widać, że Scarlet ma bardzo mocne schorzenie psychiczne, które no może powodować śmierć wielu osób. Niestety, natomiast no z Malem jest tak, że jest, bo jest. Jest niebezpieczny, jest straszny. Ale on cały czas taki był. Bo Scarlet nikt tego się nie spodziewa, dlatego jest taki wielki szok i myślę, że ona dzięki tej takiej skrytości i ukrywając swojej tożsamości może więcej wyrządzić złego, ponieważ może każdego się zaskoczenia. Natomiast Mal, jak już więcej z nim się przybywa, można mniej więcej przewidzieć, co może moim zdaniem zrobić. Tak jest przynajmniej moja opinia.
Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że jest na tyle niestabilny, że może zrobić dosłownie wszystko. Może na przykład się pojawić tobie za plecami, może ci podsłuchiwać, a za chwilę może to wykorzystać przeciwko tobie. Więc tutaj z balem też bym uważał, więc tutaj powiem wam tak. Walka mocno wyrównana, w mojej opinii, pomiędzy Malem jak i Scarlett, ale tutaj Scarlett ma jedną przewagę, że element zaskoczenia tutaj u tej postaci może zdziałać bardzo dużo i może wiele namieszać. Ale jakbym miał tak teraz podsumowując, przejść do finału, jakby wyglądała konfrontacja pomiędzy jednym a drugim, moim zdaniem walka dosyć wyrównana. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że pod względem fizycznym no Malium mimo wszystko przewyższa, za to Scarlett przewyższa Mala pod względem inteligencji, więc tutaj mogę powiedzieć, że w zależności od wyzwania, jakie oboje uczestników by dostało, ten uczestnik by po prostu moim zdaniem wygrał. A co wy na ten temat sądzicie, panie i panowie? Dajcie znać w komentarzach. Ze strony Wózak Kolników i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć. Na razie.